Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, tak jak zazwyczaj w soboty, chociaż nie zawsze, bo jak jakieś wyjazdy są, to robię inaczej, ale generalnie zawsze w soboty staram się polecić jakąś książkę. No i dzisiaj taka wyjątkowa książka, której jeszcze nie skończyłem, ale nawet nie wiem, czy skończę, ale już tak całkiem nieźle mi poszło. Mathieu, no i tutaj nie wiem, bo to po francusku, Parze, podejrzewam. The Language of Creation, Cosmic Symbolism in Genesis, a Commentary. Czyli język stworzenia, symbolizm kosmiczny w Księdze Rodzaju, komentarz, tak to wygląda, książka. Książka ciekawa, bo książka, która została, znaczy z tym człowiekiem zrobił wywiad jakiś rok temu, może półtora, Jordan Peterson. I zresztą właśnie dlatego, że fajny był ten wywiad, podobał mi się, to kupiłem książkę. Ciekawa książka, znaczy ciekawa na kilku różnych poziomach. Pierwszy poziom jest taki, że o ile wiem, autor nie jest teologiem w ogóle, w żaden sposób. To znaczy, to jest taki samouk, który po prostu siadł, napisał książkę. Książka nie ma żadnych referencji, w sensie żadnych przypisów. Więc tak naprawdę jest napisana dziwnie. Rozdziały są strasznie dziwne. Znaczy są dziwne w tym sensie, że one są, no, że to jest taki samouk. Ten człowiek po prostu gdzieś przysiadł i napisał. Trochę hermetyczna jest. Mogę wam pokazać mniej więcej, jak ona wygląda. Jest mnóstwo różnych takich śmiesznych symboli. Popatrzcie sobie, o, takie symbole, takie symbole, o, tych symboli różnorakich jest dużo. Widać, że facet lubi robić symbole i ma jakiś taki zmysł do symboli. Te symbole są bardzo różne. Generalnie jego koncepcje, no właśnie, no i tutaj słuchajcie, dochodzimy do takiej ciekawej rzeczy. Mianowicie, że generalnie ten człowiek to w tej swojej intuicji jest dosyć mądry. To znaczy, na pewno bym powiedział, przynajmniej 50% tego, co on mówi, to jest odjechane. Generalnie nie zgadzam się z nim. Natomiast te drugie 50%, wbrew pozorom, są ciekawe koncepcje. To znaczy, często tacy ludzie, którzy się nie boją trochę być poza, że tak powiem, poza pudłem, wyjść poza pewną przestrzeń taką, która jest powszechnie akceptowana. Ludzie, którzy nie mają kariery naukowej, w związku z tym, dzięki Bogu, że nie mają tej kariery, bo nie muszą, nie boją się, że ją stracą, więc mogą zaryzykować, piszą po prostu. Piszą często z głębokiego przekonania, z pewnej ciekawej jakby intuicji, która ich prowadzi. I ta intuicja może być czasami właśnie kompletnie wbrew różnym rzeczom. W czym może być pewnym szaleństwem i głupotą, no ale czasami może być również geniuszem. Na przykład jedna rzecz taka, którą zawdzięczam tej książce, a której już mówię i na tym kanale, i ona uczę już przynajmniej od tego roku, bo gdzieś tak chyba rok temu tą książkę kupiłem, a może pół. No to jest ta podstawowa koncepcja Adama jako pośrednika między ziemią a niebem. I to rzeczywiście, myślę, że to jest, ta rzeczywistość po prostu, że tak jest, że to po prostu on jakby to potrafił uchwycić, ładnie to zresztą przedstawił na fajnym diagramie. Pokazuje też pewną taką przestrzeń i czas, i tu już trochę tak jakoś nie do końca chyba się zgadzam z jego koncepcją przestrzeni i czasu. Natomiast takie książki warto czytać, bo one naprawdę inspirują. Inspirują do myślenia inaczej. Inspirują do tego, żeby się nie bać, w ogóle zostawić te wszystkie nasze jakieś takie stereotypowe perspektywy na Biblię, na czas, na przestrzeń, na historię. Po prostu zanurzyć się zupełnie gdzie indziej i sprawdzić, co z tego wyniknie. I czasami wychodzą rzeczy fajne, czasami mniej fajne. Natomiast to, co na pewno polecam, to polecam samą umiejętność i samą odwagę do tego, żeby takie eksperymenty robić. Ta książka na pewno się do tego bardzo nadaje. Polecam szczególnie wszystkim biblistom,
polecam studentom seminarium i polecam chrześcijanom, którzy nie boją się dziwnych pomysłów. Bo te pomysły są naprawdę dziwne. No, ale z drugiej strony też ludziom, którzy mają jakąś wewnętrzną, taką bym powiedział, zdolność weryfikowania i oddzielania brylantów od błota, bo jedno i drugie, myślę, w tej książce znajdziemy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że właśnie dałeś nam taką zdolność myślenia odważnego i szukania nowych interpretacji. Dziękuję Ci, Panie, za tą książkę. Dziękuję Ci za to, że właśnie mogłeś mi też do mnie przemówić przez nią w jakiś sposób. Błogosław tego autora i błogosław też nas, jeśli będziemy słuchać, czytać tej książki. Panie, uwielbia się w naszym poszukiwaniu Ciebie. Polecam wspieranie mojej służby, więcej w linku poniżej. Z Bogiem i do zobaczenia.